I wszystkim z tej strony Charmin, witam was bardzo serdecznie u Kopciuszka. Słuchajcie, spotkamy się o tak wczesnej godzinie, jaką jest 3 rano. To dlatego, że nasz piesek zmarł. I zaraz oczywiście tutaj zobaczycie zdjęcia, które no, zrobiłam niestety tej smutnej chwili. Więc Bruno już z nami nie ma. Kopciuszkowi jest bardzo smutno. Poszła się teraz wypłakać. To niestety już musimy sprzedać. No i co? I będzie to kolejny dzień w naszej rodzince, no smutny, bo smutny, ale jakoś trzeba sobie tutaj radzić. Tam widzicie naszego sąsiada, którego wprowadziłam, to Daniel. Nie wiem dlaczego, ale Daniel nie ma butów, wiecznie łazi bez butów, kto wie, cóż. Ale tak, kochani, dużo się tutaj wydarzyło, pograłam sobie parę dni simowych, no... teraz myślę o członku rodziny. No dobrze, niech pomyśl sobie o członku rodziny, może będzie jej lepiej. Słuchajcie, my już tutaj się będziemy ogarniać, a ja wam opowiem właśnie, co się zadziało. Przede wszystkim Rosalia dostała się na studia i poszła na, słuchajcie, Instytut Foxbury, chyba tak, sztuki piękne. Nigdy nie byłam na żadnych studiach, także jestem troszeczkę przytłoczona ilością rzeczy, które trzeba tutaj robić, ale damy sobie radę. A nasz Kopciuszek, zaraz wam to pokażę... To będzie tu, to będzie tu. No właśnie, tu mamy, że Bruno zmarł. Liam do nas przyszedł, postarzyliśmy go. I co tutaj się dalej zadziało? I słuchajcie, dostaliśmy oczywiście awans. Na dodatek zadzwoniła do nas jakaś ciotka i dała nam 2000 simolonów. Czy ja to będę miała? Żeśmy wydali też piosenkę. Co tam jeszcze się dzisiaj zadziało? Właśnie tu gadaliśmy sobie z naszymi panami. Widzicie w ogóle, kiedy gram. Staramy się zdobywać jakąś tam troszeczkę sławę, no ale tak, mieliśmy, słuchajcie, tutaj tutaj ta pani do nas zadzwoniła, powiedziała, czy chcemy pieniądze. Oczywiście ja wzięłam pieniądze, powiedzmy, że to jakiś tam spadek po kimś tam, jakimś wujku czy coś i tak dalej. I co, jesteśmy, słuchajcie, na już 4 poziomie, teraz musimy mieć umiejętność fotografowania, więc trzeba będzie kupić jej i będziemy robić zdjęcia, no bo co innego mamy robić, ale na dzisiaj jest troszeczkę inny plan, a mianowicie pójdziemy sobie na randkę, także czeka nas randka. Myślę, że tutaj Kopciuszek jeszcze sobie pośpi, bo ona ma na 10 do roboty. Tutaj co, też jesteśmy strasznie smutne, no bo powiem wam, słuchajcie, że Rosalia bardzo Bruno się zajmowała. Niestety nie wiem dlaczego, ale jak prosiłam go, żeby się załatwił, to on nie chodził tutaj na zewnątrz, tylko się zacinał. Tak samo jak był na zewnątrz, też się zacinał, także nie wiem, co to się stało. Czy to wina jakiegoś młoda, czy to wina jednak jest gry. No i było no, ciężko, więc musiałam z nim cały czas chodzić na spacer. Wiadomo, Kopciuszek nam tutaj pracował bardzo ładnie i niestety Rosalia, zanim cię dostała na te studia, musiała robić te wszystkie rzeczy tutaj. Także jest z niej bardzo dobra współlokatorka. Co dalej się wydarzyło? Słuchajcie, zadzwoniła do nas mamusia i zapytała się, czy powinna się spiknąć ze swoim byłym chłopem, czyli księciem. No i ja tak siedzę i tak ja mówię, czemu takie rzeczy się nie dzieją, jak ja nagrywam odcinek? No i oczywiście kliknęłam, że tak, może nie wiem, zreflektował się na stare lata, nie chce umrzeć sam, kto wie. No i niby coś tam miało się podać, ale w sumie nic nie dostałam żadnego odzewu, także nie wiem. My tutaj co, będziemy odrabiać dalej te zadania domowe. Także odrabiaj. No, zadzwoniła do nas Liliana, czyli pamiętacie, ta nasza siostra, jedna z najstarszych, bo jeszcze mamy Karolinę, i zapytała się, czy powinna się postarać o kolejne dziecko. Bardzo mi się podoba, że te simy się nas pytają, a też z drugiej strony mogłyby robić to same i miałabym takie, o, patrzcie, nowe dziecko. A ty co, będziesz tutaj robić? Dobrze. Więc oczywiście powiedziałam jej, że no jasne, stara, nie ma problemu. W sobotę i w niedzielę ruszyłyśmy właśnie do naszej rodziny. A teraz jak ja tam jeszcze gadam, to oczywiście pokażę wam, co się zmieniło. Ile mi się uda. Słuchajcie, no tu Rosalia sobie siedzi na takim bujanym krzesełku. Wiemy, że Kopciuszek tak lubi sobie dziergać, także ona sobie tutaj dzierga i ma taki... W sumie ładnie wygląda, czemu nie? Tutaj mamy ściany z naszymi butami, jakąś tam zakupy. Tutaj mamy różowe krzesełko i białe miejsce do nauki z komputerem, który ostatnio kupiłyśmy, i jakieś tam flemingi. No i właśnie, czemu flemingi? Kopciuszek kocha flemingi. Kocha oczywiście kolor niebieski, jak to przystało na Kopciuszka, no i flemingi. Słyszymy tam Jadyna, który kicha. Co dalej, słuchajcie, Rosalia też nie dostała zbyt dużo, bo już nam nie starczyło kasy, pomimo tych 2000, które dostaliśmy. Rosalia swój pokój ma ciemny, także ona tutaj ma tak po rokowemu, tutaj ma oczywiście, nienawidzę twoich durnych
niezadowoleń. No i tutaj ma takiego kota, swoje stanowisko do DJ-owania i to w sumie jest, o Jezu, wszystko i jeszcze tu jej dałam takiego kwiatka. Co dalej? Tutaj zmieniło się troszeczkę w naszej kuchni. Ja pokazuję, jak tu nie ma żadnego światła, nie? Ale dobra. Także mamy naszą kuchnię, dodałam tylko te górne szafki, bo na nic więcej nie było mnie stać. Tu chyba to już wszystko było. A tu chyba kwiata dodałam jednego. I to tyle, słuchajcie. Także nic więcej nie zmieniałam. Mamy 1181. Jaden, we can, możesz say hi. Dzień dobry wszystkim. No, Jaden przyszedł, nie wiem po co, ale przyszedł. No, a co to jeszcze więcej? Co mamy? Początek semestru. Okej, 5 dni. Biedny piesek. No, biedny piesek. No, bardzo smutny. Tak. O, tu widzę, że nam się coś zepsuło i Daniel próbuje naprawić. No i co, słuchajcie, właśnie, przyszły do nas rachunki, także myślę, że tutaj... chyba Rosalia nie da rady, bo ona tu jest wielce zajęta, ale myślę, że zapłacimy tutaj kopciuszkiem. No i co, zjemy sobie coś, ona pójdzie do pracy i tak jak mówię, dzisiaj jest czas na randkę, bo Liam zrobił się starszy, także możemy z nim już coś... ten tegus, a Rosalia myślę, że pójdzie na łowy i porozmawia sobie z naszymi sąsiadami. Ona ich już troszeczkę zna. Oj, 500 zł poszło. Tak normalnie jak w Polsce teraz. Rosalia, gdzie ty tutaj jesteś? Ona już naszych sąsiadów troszeczkę zna, na pewno zna Daniela, a ten drugi to Isaac, także Isaaca też zna, oni są kompletnymi przeciwieństwami. Także, no i mieszkają oczywiście w tym, co jest takie niezbyt to mieszkanko, a tam oczywiście dalej mieszka Penny i Penny co chwilę zaprasza jakichś panów albo pani, to nie wiadomo, i serduszka się unoszą, także nie wiem Penny, co ty tam robisz w swoim życiu, ale niech ci będzie. No jak piłaś wodę jeszcze z kranu w dużym mieście, to co się dziwi, że jesteś rozczarowana. Także słuchajcie, no my tu takie smutne jesteśmy, no przykro mi kochana, że Bruno już od nas odszedł. Mamy oczywiście jego urnę tutaj. Gdzie ona była? Gdzieś tutaj jest. O, dostaliśmy aparat. Właśnie się zastanawiałam, czy ja będę musiała zrobić. Zrobimy zdjęcie Simowi, choć Rosalia. Zostaw na razie te zadania domowe. Ty i tak nie jesteś zbytnio Simem, który lubi robić zadania domowe. A Kopciuszek sobie wypełni robienie zdjęć. Ja oczywiście bym chciała, żeby ona bardziej była jako taką projektantką mody czy coś takiego, no ale jak oni od nas wymagają robienie zdjęć, to niech im będzie i robienie zdjęć. Czemu nie? I tu będzie przez tego robić? A tak rozumiem, że to tak ma być jakaś tam wizja, tak? Człowiek umęczony czy coś. No dobra. A, trochę wyżej. A, dobra. To zróbmy jej. A, bardzo dawno nie robiłam zdjęć Simom. No i dobra, coś tam mamy. Nie wiem, jak szybko to się wbija, te robienie tych zdjęć, ale ja z nią pochodzę po prostu po mieście i porobię zdjęcia. Aha, one chcą płakać. No to idź płakać. A ty Rosalia, nie. Ty musisz robić zadania domowe. Bo nie mogą cię wylać na pierwszy dzień. No co ty? Dobra, kochani, słuchajcie, bądź co bądź. Ja je tutaj oczywiście pouczę. Jak coś się ciekawego zadarzy, to oczywiście to przyjdziecie do mnie. Mam nadzieję, że będzie równie ciekawe, jak w momencie, kiedy z wami nie grałam. A my spotkamy się, jak już Kopciuszek wróci z roboty. Także zobaczymy się potem. Okej, kochani, słuchajcie, jesteśmy tutaj na chwileczkę, bo do Rosalii przyszedł Isaac, jego jeszcze nie widzieliśmy, także niech oni sobie tutaj pogadają. Ja ogólnie planuję coś z Rosalią, ale to oczywiście powiem wam później, bo nie będę wam wszystkiego zdradzać, bo to tak nie można. Także niech oni sobie tutaj poplotkują, pogadają. Oczywiście Rosalia gdzieś zgubiła swoją pracę domową i chyba będę musiała jej kupić nową, mam nadzieję, że tak się da. Bo nie wiem, szczerze powiedziawszy, tak jak mówię, ja jakoś tak średnio znam się na robieniu jakichkolwiek studiów. Tak jak mówię, może chyba kiedyś zaczęłam, ale nigdy tam nic więcej nie zrobiłam. Widzę, że Rosalia jest głodna. Okej. No Isaac, oni wiecznie do tego komputera, chyba to muszę zabronić naszym gościom wchodzić tutaj. No naprawdę, chodźżeś tu. Mamy, słuchajcie, dzisiaj byliśmy na dwóch zajęciach i ona, a tu ma tę pracę domową, czemu ty tego nie wkładasz z powrotem do siebie? Także, słuchajcie, oni sobie tutaj pogadają, myślę, że się tu poprzyjaźniają, a my się widzimy o tej 18, jak nam Kopciuszek tutaj wróci. Okej, kochani, słuchajcie, jesteśmy na rolkach, pomyślałam, że to takie...
fajne miejsce, czemu nie? Dlaczego by nie pójść sobie na rolki, się troszeczkę rozerwać, tak? Myślę, że ona tutaj będzie potrzebowała, żeby ją ktoś objął. Właśnie, słuchajcie, ma taką piękną sukienkę, bardzo, słuchajcie, jej pasuje. Od razu pomyślałam, że wygląda w niej jak taki typowy kopciuszek, no bo co, no tutaj ma takie bufki, tutaj ma niebieskie, także myślę, że wygląda bardzo ładnie. Tutaj na całe szczęście nie pada, bo u nas padało. Że cieszę się, że się nic nie zadziało strasznego, bo by nasza randka średnio wyszła. My ogólnie, słuchajcie, musimy pójść na dwie randki. A co wyście tu? Co tu wam się stało? No co ty? No, weź mu popraw humor. No, nie płakaj tam. Tu idziemy sobie jeździć razem. O ile możecie jeździć razem. Nie wiem. Dobra. A tu nawet nie możesz poflirtować, tak? No, to tak trochę dupa z tej naszej randki, jak ty taka smutna. Myślałam, że on cię tutaj pocieszy. Ale dobra, to chociaż sobie na tych wrotkach pojeździmy. Czemu nie? Jak już się nie udało, to trudno. Mam, słuchajcie, już 20. Zanim ona wróciła do domu, zanim się wykąpała, zanim co, to już właśnie była tam 19:40. Mówię, no dobra, idziemy. Okej. Śmiesznie wyglądały jej te buty. Także nie, oni sobie tutaj pojeżdżą. Szkoda, że nie mogą ze sobą robić takich sztuczek, jak to kiedyś było w tej innej części. O, ja tutaj tak zostawię. Widzę, że Liam uskutecznia się jakieś takie jeżdżenie w jednym miejscu. Nie wiem, czy to tak się da. O, dobra. Jednak chyba mnie usłyszał. Także niech oni sobie pojeżdżą. Myślę, że to sprawi, że ona się troszeczkę rozchmurzy. Wiadomo, zaprosiłabym Rosalię, ale nie. My tutaj jesteśmy samiutcy. Nie wiedziałam, że jak Sam jest taki smutny, to nic nie można. A my takie smutne będziemy jeszcze co? Dwie dni. No w sumie się nie dziwię, tak? Ja to tam dalej. Też jak miałam pieska, to byłam też cały czas smutna. Jak niestety musieliśmy uśpić Cikę. Także jak najbardziej rozumiem bycie smutnym. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie drinka. Czemu nie? Jak ona chce przyrządzić sobie drinka. Na początku dla Liama przyrządzimy coś, także chodź. Zrobimy mu coś. Chciałam powiedzieć, co ty masz takie buty. A ty, Liam, co? Już sam stwierdziłeś, że ty jednak nie? Oczywiście, jak on tam u nas był... No, chcesz drinka? Jasne. Jak tam u nas był, to oni tam się buziny takie. Rosalie oczywiście się wycofała do drugiego pokoju, udając, że nic nie widzi. Z niej to jednak dobra przyjaciółka. Oczywiście tam codziennie się pyta, no a kiedy idziesz na randkę? Kopciuszek, a my no co my robimy? No mamy tyle roboty, że nie bardzo jest jak ten, jakie ma nazwisko w ogóle. Dobra, zrób mu drinkacze. O, winko. No. No weź sobie drinka, o, możesz swojego ulubionego, może ci to poprawi. Ty też lubisz wino. Aha, okej. Ciemne, delikatne, okej, dobrze. Twoje smaki w takim razie. Boże, wino w parku pić, żeby was nikt tylko tutaj nie nakrył. Co robicie, dzieciaki? Znaczy dzieciaki, to już są osoby dorosłe. I pamiętam, jak ona była takim małym dzieciakiem, o ten do toalety musi... Przykro mi, ale musisz z nami siedzieć. Musisz nam pomóc z żałobą. O, entuzjazm się ważnym soków. Ej, no w sumie tak, no co ona może lubić innego niż wino? No pewnie. Nie ważyć soki. No wiadomo, soki to soki, wino to wina, no ale... Mniej więcej fermentacja tak wygląda tak samo. No. Oczywiście pewnie nasz kochany książę żadnej roboty nie ma. My tam na razie nie chcemy, żeby... O! Poproś go, żeby postarał się o wymarzoną pracę. Czemu nie? Tylko nie proś go, żeby się z kimś związał, bo jak ty się z kimś wiążesz, to cię ukotrupi po prostu. Tak jak się przyszła ubrana. Co? Aha, chcesz być nierobem do końca życia? No, patrzcie go. Ja chciałam, żebyś sobie sam wybrał, co byś chciał, a ty co? A ja nie wiem. Dobra, słuchajcie, jest już tam godzina ta 10:00. To myślę, że po prostu zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Pójdziemy sobie do domu, przygotujemy się na następny ciężki dzień pracy. A właśnie, robiłam z nią zdjęcia.
Także zdjęcia już mamy zrobione. Mamy prawie ocenę dobrą, także mniej więcej tak to wygląda. No, a my słuchajcie, widzimy się, jak już będzie coś tam ranek, coś porobimy sobie. Okej, słuchajcie, dziewczyny tutaj są raniutko sobie wstały, Śnieżka upiekła ciastka, żeby jakoś im się lepiej żyło. No, a Rozalia skończyła pisać wstępną pracę semestralną. Także brawo Rozalię, szybko ci poszło. Nie mówcie mi, że to już przyszły kolejne do zapłaty. Całe szczęście nie. Okej, co my tutaj dzisiaj mamy? A my dzisiaj możemy sobie pracować z domu. Czemu nie? Jeszcze nigdy nie pracowałam tutaj. Mamy wyślij zdjęcie. W sensie jak? Aha, za pomocą komputera. Ja to sobie tam zaraz znajdę. Znać pracę dreszczą? Nie. Ale w sumie czemu nie mogłybyśmy napisać na przykład felietonu o stylu, a tu Rozalia co? No czemu ty nie? No zjedz sobie. Masz za 6 godzin zajęcia i za 2 godziny. O, to byś musiała się przespać. Idź się przespaj. Prześpij. Przespaj. A my co? My szukamy, jak wysłać te zdjęcia. Okej, dobra, kochani, słuchajcie, znalazłam to, jest w serwisach społecznościowych, udostępnij zdjęcie, ale dopiero potem będę mogła jakieś wysłać kolejne. Tutaj ogólnie mam aż 35 zdjęć, także porobiłam bardzo, byłam na zewnątrz, po prostu robiłam każdemu, co mogłam, zdjęcie. No, tutaj jest oczywiście nasz Bruno, świętej pamięci, biedny piechu. Ale już nic na to nie poradzimy. Ostatnio żeśmy myślały o naszym ojcu i o naszej mamie, także jestem ciekawa, czy oni się tam spiknęli i co. No dobra, jak będzie można wysłać to zdjęcie, to oczywiście wyślemy. Czy ty, Rozalia, nie musisz przypadkiem iść na zajęcia? Masz za 9 minut, to weź ty już wstań. Bardzo się cieszę, że ona została tutaj u nas w mieszkanku, bo tam nie musi nigdzie indziej chodzić, nie trzeba było jej oddzielać od rodziny, a normalnie idzie sobie na te zajęcia. I wraca. My sobie zjedzmy jeszcze jedno. Żeśmy tam pisały ten felieton, także myślę, że wrócę z nią do pisania tego właśnie felietonu. To gdzie to było? To było w pracy, tak? W karierze. Czyli tu. O, znów pisanie felietonu. Ogólnie powiem wam, że Śnieżce ta robota się podoba. Szczerze powiedziawszy, to ona jak najbardziej widzi się w czymś takim, ale tak jak mówię, wolałaby raczej robić projektować ubranie, ale dobra. To jeszcze nas czeka. No i co, słuchajcie, ja tutaj z nim oczywiście sobie popracuję, powysyłam te jeszcze dwa zdjęcia, a my, słuchajcie, tutaj będziemy się żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Co prawda taki spokojniejszy, bo spokojniejszy, ale co tam. Czasem takie dni też są potrzebne, tak jak mówię, troszeczkę nam się udało tutaj zrobić już w tej rozgrywce, z czego jestem bardzo zadowolona. No i musimy się jeszcze wybrać na te dwie randki, ale to wiadomo, no nie teraz, bo ona dalej w tej żałobie po tym zwierzaku. No a Rozalia też coś dla nas szykuje, ale to też jak już tam i ta żałoba pójdzie, a tu co się dzieje? No czemu? Czemu żeś nie odebrała? Tu coś mamy. Co? O nie, no jak to? Prince nie żyje. Znaczy nasz ojciec nie żyje. Co? A ten szybko wykitował. Znaczy, przepraszam, że tak brzydko mówię. No a Śnieżka na pewno jest smutna. Dobra, słuchajcie, to już wiem, co będziemy robić w przyszłym odcinku. No w przyszłym odcinku będziemy naszą mamę pocieszyć, no bo co innego możemy zrobić. Dobra, kochani, no taką informacją będziemy się żegnać. Bardzo jestem zdziwiona, ale w sumie no, trzeba było się spodziewać, bo on tam był starszy. Ale no cóż, trudno. Dziękuję wam serdecznie za dzisiaj i widzimy się w przyszłym odcinku.